Witam, mili. Ostatnio szum zrobił się, jak pani poseł Sylwia Spurek zakomunikowała, że wnosi o kasację wędkarstwa, między innymi. Każdy, kto rozpatruje obecnie taką kwestię, taką możliwość, jest kretynem. Dlatego, że nie ma takiej możliwości, jak na obecną chwilę, żeby nagle zlikwidować wędkarstwo. Jest taka możliwość, oczywiście jest, bo takie debilizmy, jakie wyprawiane są na świecie i to, co się wprowadza, na przykład podręcznik dla pedofilii w Holandii, który ma ponad 1000 stron, więc dlaczego kapsuły w Holandii, gdzie możesz sobie wejść do takiej kapsuły i się zabić, gdzie można 1200 hektarów lasu wyciąć od tak, z dnia na dzień, a sprzedać serem żydowskim spółkom teren, gdzie można by taką fabrykę zrobić, to wszystko jest możliwe. Politycy od czasu wojny, II wojny światowej, to nie są politycy, ani nawet nie politykierzy. To jest zgraja jakichś takich po prostu, nie wiem, tworów, które nic nie potrafią, nigdy nic nie potrafili. Ich jedyną działalnością gospodarczą to było politykowanie. I oni w trakcie politykowania zakładają działalności gospodarcze i wtedy poprzez to, że mają dostęp do wiedzy, czyli są pierwsi przede wszystkim, zarabiają pieniądze. Po 1939 roku w Polsce, ale już nie mówię o 1947 roku, ale powiedzmy po wyzwoleniu. Nieważne, co polityk mówi. Nie ma to znaczenia. Znaczy dla mnie, zaraz wam powiem, jak ja to oceniam. Ważne, że mówi. Jeżeli mówi, to wtedy się o nim mówi. A jeżeli się o nim mówi, czy w dobrym, czy złym kontekście, to zbiera punkty. Cała Polska, nie tylko wędkarze, mówią o tym, o czym powiedziała pani Spurek. Nie macie pojęcia, jak wiele punktów, nie wiem, do jakiej partii ta pani należy, ale do jakiejś należy, jak wiele punktów taka partia zdobyła. Jak dużo osób, ile danin, ile haraczy za są przez taką jedną wypowiedź. Na tym to właśnie polega. A ludzie rozpatrują, o, zlikwiduje nam wędkarstwo. Być może zlikwidują, ale nie na skutek takiej jednej, jedynej wypowiedzi. To, co mówi polityk, w zasadzie z której partii by nie był, jest taka zasada. Jeżeli mówi, że to jest białe, to pamiętajcie, że to jest czarne. Jeżeli mówi, że to jest czarne, to pamiętajcie, że to jest białe. Jeżeli polityk mówi tak, trzeba wszystko brać odwrotnie i wtedy to jest prawda. O, tutaj w zakresie ochrony środowiska nam się pogorszyło. To znaczy, że się polepszyło w tym zakresie. Chociaż nie ma takiej możliwości, żeby się cokolwiek polepszyło. Sprzęgając to, co powiedziała pani Spurek, z tym, co się dzieje, to ma jakieś swoje plusy. No wiadomo, dużo interesów by padło. No byłaby to jakaś wielka tragedia dla niektórych, którzy tak naprawdę żyją. To wędkarstwo ich trzyma jeszcze przy życiu. Czy żyliby, ale życie ich byłoby katorgą. Ale co byśmy mieli za to, kiedy nie można by było wędkować, ani rybaczyć, powtarzam. No oczywiście nie można byłoby też trucić, dlatego ja cały czas mówię to w formie aberracyjnej. Ja wiem, że debile od razu powiedzą, rapa chce zakazać wędkowania! No to debile, no ale to no, debilom się nie dziwi. Znaczy debile mnie śmieszą, debile mnie denerwują, ale zazwyczaj mnie śmieszą. Sam musiałbym zamknąć teres, gdyby wędkarstwo padło. Dlaczego bym wrócił? Czym bym się zaczął zajmować? Na pewno nie tym, czym się zajmowałem za czasów, kiedy byłem w jednej atandzie z panem Andrzejem Dudą, z panem prezydentem Europy, Donaldem Tuskiem. Tam było jeszcze około setki znanych polityków. Tak. W jednej atandzie z nimi byłem. Zobaczyłem, co to jest. Kto to jest polityk w Polsce? Bo jako mało lat, przepraszam, w latach 90. jeszcze, w początku 90. wierzyłem, że politycy coś chcą zrobić tego. Bo byłem parę lat w tym całym gronie tych białych garniturków. Powiedziałem, nie, to nie dla mnie. Tam jeden
dla drugiego jest niebywale grzeczny, kulturalny. Tam jeden patrzy, jak drugiego tylko wydymać i tylko i wyłącznie, żeby złapać posadę, czyli zarabiać po prostu dużo pieniędzy. Nie macie pojęcia, jak parchatymi charakterami są politycy. Natomiast muszę wam jedną rzecz powiedzieć. Oni się bardzo kochają. Oni się bardzo lubią. Oni razem na dziwki chodzą. Ci z jednej strony, jak i z drugiej strony. Razem grają w golfa, w tenisa. Jeżdżą jednym na przykład samochodem. Nawet lepiej wam powiem. Razem palą papierosy przed wejściem do studia. Tam mało kołtunów sobie nie powrywają. Po czym wychodzą z tego studia i idą na wódę. I powiedziałem nic więcej. Zatem no, na pewno nie wróciłbym do takich ludzi, bo ja zazwyczaj zadaję się z ludźmi normalnymi, którzy mają jakieś zasady, a nie tylko jedną zasadę, czyli kult złotego cielca. Marzy mi się taki zakaz na przykład na mojej wiśni, żeby zrobić z niej taki wzorzec. Zostawiamy ją na 30 lat nietkniętą. Oczywiście przepłaszamy też kormorany, bo ja wiem, że to też również. Ale renaturalizujemy również starorzecza. Za kłusownictwo jest kara śmierci na miejscu, od razu rozbieranie na narządy. Taki busik podjeżdża, pana i go rozbierają na narządy. Dostanie zastrzyk, żeby się nie męczył. Rybactwa nie ma. Wędkarze niestety nie mogą łowić. Zostawiamy taką jedną rzekę od gór do morza, że nie wolno tam łowić ryb. I wybrałbym Wisłę. Zobaczcie, jak ja szybko potrafię rozwiązać. Pyk, bryk, na miejscu. Pyk, 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 pyk. Ustawa, uchwała, wychodzi. Pyk, 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 pyk. A tu latami dywagują. Setki ton papieru przerzucają i jest coraz gorzej, więc kurwa, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Kretyni rządzą Polską! Nie tylko Polską. 30 lat. Czy to jest dużo? To jest wystarczające na tyle, żeby odrodziła się populacja z lat 70. Może jeszcze fajniej by było. Oczywiście wiecie, w latach 70. była jeszcze kupa starorzecz. Nawet tutaj w okolicy Warszawy. W zasadzie nie ma starożytności. Ale powiedzmy, żebyśmy to zrenaturalizowali. No, kopareczka, dzień, dwa. Nie jest przejście do starożytności. Umocnić tylko, żeby wiadomo. W sumie jest wszystko proste, słuchajcie. Bardzo proste. Kopareczka, a żeby nie tego, to z bareczką się wjeżdża, żeby nie tam nie niszczyć łęk. Pyk, 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 pyk. Sprawa załatwiona. Ale wiecie, urzędnik zawsze znajdzie 1000 powodów, żeby nie zrobić czegoś dobrego i 1000 powodów, żeby zniszczyć. Co by nie było. No taki jest urzędnik. No. Nie wiem, czy oglądaliście Wojtka Sumlińskiego, teraz Powrót do Jedwabnego. Ja tam w zasadzie nic nowego nie oprócz paru szczegółów, ale jedna rzecz jest niebywała w tym filmie. Niebywała jest w tym filmie. I każdy Polak, bo robak to niech nie ogląda, bo nie zrozumie w ogóle. Każdy Polak powinien obejrzeć ten film, bo ten film ma jeden, znaczy ma główny taki przekaz. Pokazał świetnie Sumliński Wojtek, że Polacy byli gorzej traktowani od Żydów na początku wojny, że Żydzi byli w bardzo dobrej komitywie z Niemcami, co jest film, to jest prawdą. I dopiero wtedy, kiedy Niemcy napadły na Rosję, dopiero front hitlerowski, czy front, no można powiedzieć, front wojenny i front duchowy. Spojrzenie na Żydów stało się inne i zaczęli być traktowani tak samo jak Polacy. Dlaczego? To dlatego, że wierchuszka w wojsku CCCP, NKWD, powiedzmy, i w ogóle w zarządzie Rosji. To była żydowska. Dlatego tak Żydzi zostali potraktowani po
czy nie aneksji, ale po napadzie Niemiec na Rosję. Całkowicie się to zmieniło. No to widzicie, jak jeden Żyd powiedział, że jak go przywieźli, a był chyba jednym z pierwszych, czy pierwszym transportów do Auschwitz przywieziony, mówi, od razu w nozdrza, straszny ten mi się tutaj smród komór gazowych i ten dym, a jeszcze wtedy nie było komór gazowych. Znaczy krematorium, wiadomo o co chodzi. No, no to widzicie, no był Żydem, no, już nie żyje, na szczęście. No patrzcie, to jest właśnie tak. Także film trzeba obejrzeć, Powrót do Jedwabnego. I plusik, duży plus dla Wojtka Sumlińskiego. Pięknie, muszę mu pogratulować. Najlepiej jak go spotkam, to prywatnie. Za ten właśnie akcent pokazania, jak się zmienił, powiem jeszcze raz, front Niemców do Żydów po napaści Niemców na judeo-bolszewizm. Oczywiście zburzona by została zapora w Wrocławiu. Co byście woleli? Mieć taki stan do końca życia, jaki macie na Wiśle? Ci, którzy łowili dawno, wiedzą, jaka była ryba. Ci, którzy łowią od niedawna, nie wiedzą i nie są w stanie tego wyobrazić. Nigdy nie będą wiedzieli. A ja jeszcze, oprócz tego, co widziałem, to jeszcze słyszałem od wiarygodnych osób. Powiem wam, że jak ten COVID cały wszedł i tam zabronili ludziom chodzenia, było taki tam tydzień czy coś, nad Wisłą oczywiście, tylko siebie widziałem nad wodą, to powiem wam, że widziałem na przykład na rafie, akurat pamiętam, to był chyba kwiecień, nie było wiaterku, masa ryb się pojawiła, bo nikt od kilku dni tej ryby nie płoszył. Nikt nie rzucał, nie pływał. Znaczy masa, no masa w porównaniu z tym, co się widuje od paru lat. Ja mówię, Boże, jaka to jest różnica. Oczywiście kormorany były, ale ryba też pięknie się składała. Ja mówię, Boże, tydzień czasu, jaka różnica. I teraz wyobraźcie sobie 30 lat. Można byłoby obserwować te ryby. Czy nie chcielibyście oglądać tych niebywałych spławów sumów? Na przykład po kilka naraz, co ja kiedyś widziałem. Czy nie chcielibyście widzieć, jak ciągu łososi, tych poleni, takich potężnych, jak w drugiej połowie lipca, takie maciory, na środku pojedyncze, takie samotniki, napierniczały co kilka minut, takie... A co podpływaliście na 100 metrów, już jej nie było. Po cichu! Jaki tam silnik? Kurde. Po cichu! Nie było mowy. Ona dalej jest to mowa. Nie chcielibyście tego poobserwować? Nie chcielibyście poobserwować tych kilkudziesięciu węgorzy takich metrowych, co? No oczywiście to wiadomo, na sznury. Ale no nie chcielibyście potem złowić na gruntówki, powiedzmy, takiego węgorza metrowego rzucacie i za 15 minut siedzi taki węgorz. I jeszcze słuchajcie, w latach 80. można było na Rajszewie takich w czerwcu kilka węgorzy złowić. Ale w czerwcu. Nie wiem dlaczego czerwiec. Słuchajcie, tam na grunt, na pijawki i na rosówki brała każda ryba. Od krupa, przez jazia, klenia, brzanę, leszcza, słuchajcie, po węgorza. Teraz mogę wam powiedzieć, bo nic tam nie ma. Tak samo jak jeszcze tutaj coś tam wiem, coś tam czasami złowię, ale nie mówię, dopiero mówię po jakimś czasie. No bo po co? Po co mi to robactwo, żeby mnie to obtoczyło? Nie chcielibyście popatrzeć, nie wiem, jak dziesiątki tysięcy uklei, oczkuje i różnych takich. Tego nie widać. Jak brzany się spawiają, takie ciocie po 5-6 kilo. Łup! W maju szczególnie. Wyskakują, słuchajcie, i tak trzepią się w powietrzu. Chlap! Kurwa, jak uderzenie suma. No, w takim słońcu, które wstaje. Nie chcielibyście widzieć. Tak jak na przykład, nie wiem, w latach 80. na przykosie nie było przerwy w pobiciu rapy, czyli w ganianiu, nie było przerwy. Non stop, to tu, oczywiście taki areał, nie wiem,
nie wiem, 100 metrów na 100 metrów i nie było. I tam chodziło kilkaset na przykład boleni. To już gdzie ryby, no wiadomo, jeszcze ryba była w 80 latach, dobra, fajnie. Ale porównanie do 70 było już chujowo. A do 60 już było słabo. 70. Nie chcielibyście tego zauważyć? No, oczywiście tymi przynętami, co ja dysponowałem, to te rapy były nie do złowienia. Dzisiaj, jakby to towarzystwo wpadło, to robactwo, które nie ma pojęcia w ogóle o łowieniu ryb, złowiłoby 10 rap, około 50 i w każdą do tego, no to ludzie. To, że ktoś łowi rybę, nie znaczy, że zna się na wędkarstwie. Wcale nie znaczy. Dajcie mu archaiczny sprzęt, gdzie nasi dziadowie, gdzie my jeszcze starszej daty wędkarzy łowiliśmy. To się żurem zestrają, bo nie będą tego, ich rączki nawet nie będą potrafiły tego trzymać. Rączki robactwo. Mają pojęcie, oni się brzydzą bambusa, rozumiecie? Oni się brzydzą tęczówki, oni się brzydzą haków, tępych starych haków, taśm ołowianych. Dla nich obrzydliwy jest spławik z gęsiego pióra, słuchajcie. Czy dzwonek, słuchajcie, z żarówki zrobiony. Czy ze szpady wędka, ale oni w ogóle pojęcia o tym nie mają. Uni miliard pikseli, ło, i kołowrotek, który sam nawija, kurwa. Nie, przecież to robactwo jest. Owszem, sam łowię na super sprzęty. Mam zajebistego talona. Zajebistego jeszcze mi, kurwa, Irek Matuszewski go zbroił. I taki mi świr, totalny świr. No świr od... No wędki, słuchajcie, to brał też tam talony, to... Kurwa, nie no, kurwa, pół godziny czyścił tą wędkę, wszystko wyświecowane. Jak tego, no świr. Owszem, ja szanuję sprzęt, no ale bez przesady. I on mówi, to ja Irkowi powiem i on ci tam zrobi. Jak mi zrobił, jak ja to wziąłem do ręki, to kurwa, słuchajcie, no feder nie ma tyle przelotek, rozumiecie? Spinning. Na tym spinningu jest więcej przelotek jak na federze, kurwa. No ja to wziąłem, a to mi się kurwa tu gina w końcu. Co on ten kurwa mi zrobił? Zapłaciłem do cholery pieniędzy. No i tam rzut, siedzi ryba, nie? A wenda... Nie pamiętam, czy tam było 3-4 kilo. A ta ryba już przy nogach. Ja mówię, kurwa, na taką witkę? Jak to? Ja ją wyciągnąłem szybciej niż na te sztywne, które, bo zawsze człowiek się nie pomiał, uważałem, uginać, nie? Sztywny. No dobra. Branie, ale siedzi. Mówię, kurwa, mnie się wydawało, że na taką kluchę to się nic nie zatnie. A tu się nie zatrzyma wszystko. To jeszcze ta ryba 3 razy szybciej wraca, bo jest umęczona. A ja teraz, kurwa, tego nie popuszczę tej rybie w łyn. Branie i znowu siedzi, nie? Ta wenda się prawie zamyka, no ta ryba to już jest przy nogach. Bardzo szybko. Człowiek, który powiedział Mirkowi, jak ma uzbroić tą wędkę, miał rację. To wszystko ma pracować. Tak jak Wacław. Ma nie pracować samym łbem, ale razem z jajami. To wszystko musi pracować. Musi być sprzęgnięte, rozumiecie? Od korka aż po sam czubek. I na tym to polega właśnie. I to jest moja ukochana wędka. To jest super sprzęt. Ale to nie, mam już taki stary bambus, tą gatuchę, tą żyłkę. Nie wiem, czy w ogóle widzieliście kiedyś żyłkę. Zwracam się do młodszych. Tęczówkę. Chyba tam na metr do cholery pieniędzy kosztowało. To parę sklepów w Warszawie tylko było. Ja to pamiętam w Warszawie, co tam. Na Pradze, no to wiadomo, no tutaj nigdzie nie było sklepu. W tej mojej, no Żerań też Praga, nie? Dopiero było, słuchajcie, przy bazarze był sklep, ale to nie wiem, czy ten, na Mackiewicza był. Nie mylić z Mickiewiczem, to też pisarz Mackiewicz. Tylko Mickiewicz poeta, Mackiewicz bardziej historyk, polityk. Krucza na Śródmieściu. Gdzie tam jeszcze sklepy były? W domach na, tutaj na Jerozolimskich. Tam Warsi Sawa chyba dobrze nie pamiętam, bo to wiecie wszystko. Potem Moby Dick na Centralnym. Kiedyś, rozumiecie, idę. I taka knajpa tutaj na Żeraniu pod Kasztanami. I małolaty byliśmy. I patrzę, o, stuwa. No ale idę i tak praktycznie w pędzie. Lub zawinęłem tą stówę. A Bolo mówi tak. O, stówę znalazłeś, mówię, no. O, mówi, to jak ja bym się z tobą, jak bym znalazł, to bym się z tobą podzielił. Ryba.
dobra, w autobusie na ostatnim temu siadłem. Wyjmuję, a tam stuwa owinięta jeszcze. Ta stuwa w środku 2500. Przepraszam. Nie stuwa, tylko 1000 zł. A w środku po 5000 dwa razy. I temu się zaświeciło oczy, tak patrzy na niego, kurwa. No biedny chłopak. 5000 mu dałem, masz. Nie, 500 zł czy 5000 było z Chopina? 5000. 6000 sobie zostawiłem, no i co? Od razu do Moby Dicka poleciałem. I za te 6000 kupiłem towaru. Wcale dużo nie kupiłem, słuchajcie. Haczyki jakieś takie w ogóle, takie malutkie, których nigdy nie ten, ale ostre. Ten, jakie tam były, kurwa, ceny, ludzie, to w ogóle, kurwa. Te 6000 to było do cholery pieniędzy, 6000. Naprawdę do cholery pieniędzy. I od razu tam wydałem taki tamten. Nie wiem, czy jeszcze parę rzeczy nie zostały. Chyba nie. Parę sklepów w Warszawie i była ryba. A teraz... internety i te barbapapy wszystko i te wszystkie jakieś w ogóle no, przyklasy, które mają pojęcia o niczym, prowadzą mądrze, nie. Wszystko jest poronione. Dlatego pomysł pani Sylwii Spurek być może będzie kiedyś zrealizowany, ponieważ no, świat opiera się na debilizmie. Rzeka żyła całą dobę. Rzeka żyła, ale poluje. Kormoran, to jest. No widzicie, za granicą człowiek zaburzył stan rybostanu i z zagranicy wygonili z kormorany. W Polsce, na Mazurach kusole wędkarzy i rybacy wypierdolili rybę. No dlatego kormoran po części też tutaj. I mamy to, co mamy. To nie jest kormoran, nie, to jest człowiek, ale kto to zrozumie? Parę osób na krzyżu. I nie powinno się redukować kormoranów, tylko powinno się redukować śmieci, którzy doprowadzają do tego. Bo nie leczy się skutku, a przyczyny. Powiedz coś do kamery. Kurwa, dzisiaj nie widzi, ale coś powiedz. No powiedz coś. Idź tam z kormoranami pogadaj. Ty też jak kormoran jesteś. No? Kto to? Woda żyła całą dobę. No ale to, słuchajcie, nie wiadomo, że jak jest straszny upał i tego, no to chodzi rapa, trochę brzana, co tam. Czasami sum się pokaże. Potem już wiadomo, jak jest tam popołudnie, wieczór, no wiadomo, woda się tego. Sprawiają się leszcze, różne ryby. Klenie lubią się spławiać w takie upały, jazie. Przychodzi wieczór, to już w ogóle podażnie noc, różne ryby. A to nie ma. Na blacie inaczej ryba się zachowuje w odpowiedniej porze dnia, na przelewie, na przykosie. To całą dobę woda żyła. Nie chcielibyście na to popatrzeć? Jeśli popatrzeć na przykład, jak nie wiem, spławia się, nie wiem, kilka takich wielkich leszczy po 3-4 kilo, to jest duży leszcz, jeśli chodzi o rzekę, jeśli chodzi o jezioro, to jest normalny leszcz. Nie chcielibyście na to popatrzeć wszyscy. A pani Sylwia Spurek, mam wrażenie, że ona nie myśli o tym w takim kontekście jak ja, tylko po prostu. Tutaj aborcja z jednej strony, a z drugiej strony po prostu nie kaleczyć rybki. A ja w takim kontekście, że chciałbym po prostu popatrzeć na przyrodę. Też ta przyroda, te kormorany też są piękne, tego, ale jest to zaburzone. A ja lubię równowagę. Jeśli jest równowaga, to jest wszystko git. Jeśli nie ma równowagi, nie ma nic. Nie ma nic. Jeden. U nas nie ma równowagi. U nas polityczne nieroby mają ile chcą i są bezkarni, a człowiek uczciwy zasuwa 12-16 godzin na dobę i nie wie, gdzie ma ręce włożyć. To jest właśnie ta nierównowaga. To też jest stosowne. Tego kłamią sobie. Nie, prawie. Widzieliście kiedyś, jak się takie klenie trą na przelewach? Widziałem dużo tareł, klęci, ale jedno utkwiło mi w pamięci. Druga połowa sierpnia. Klęci się trze około 15 maja. Plus minus, bo to nie. Tak samo jak Sum.
Zawsze dla tych, którzy łowią sumy, już się wytarł. W 1997 roku to spaloną ikrę miały, nie mogły się wytrzeć widulki przez tą dużą wodę w lipcu wtedy. To ta powódź była taka. Czy powódź? No nie tutaj, ale to taka w Polsce była powódź. Na Wiśle też przybrała wodę. Mniej więcej 15 maja się trzeklę. No ale pamiętam, druga połowa sierpnia, coś im odbiło i się tarło. Czarne grzbiety, słuchajcie, te ogony takie. Chodziły pod prąd po kilka w tamę i trzepały tymi ogonami. Ze 100 metrów było smykać. Ja myślę, że to już taka końcówka była, to jeszcze, no właśnie to było na wyspie, na czwórce, nie? Znaczy latami, ale numer 4 z poprzedniego filmu, chyba. Chyba to tama była czwórka chyba. To jeszcze widziałem takie kloce. Całe życie wszystkiego uczyłem się sam, jeśli chodzi, czy w ogóle o życie i o wędkarstwo. I powiem wam, znaczy no nie tyle, że jestem dumny, ale nikt mi kurwa nie powie, za przeproszenie. Nikt nie powie, co ja, bo sam do wszystkiego doszedłem. Że przyrodę trzeba szanować, że stworzenia trzeba, nie wiem, dla mnie kochać, szanować, że trzeba dbać o przyrodę, że trzeba edukować, że trzeba mówić, trzeba piętnować. Dlatego, że trzeba się bronić przed robactwem, które cię atakuje i kąsa to robactwo, które za pieniądze chce kosztem przyrody zdobywać srebrnik. To jest najgorsze.